Myślę o Leonardzie da Vinci, ale jestem jednym z tych, którzy do jego historii dość zuchwale się dopisali. Vincenzo Perugia, złodziej Mony Lizy. Tak mniej więcej wyglądał, miał na sobie biały fartuch w tym dniu, gdzie podwędził, podprowadził, ukradł ten najsłynniejszy portret kobiecy świata. A mówię tak trywialnie, ponieważ cała ta wielka historia tej słynnej kradzieży zaczęła się właśnie zwykle, dość normalnie, byśmy dziś powiedzieli, jak na dzisiejsze standardy muzealnictwa. Myślę, że zupełnie była to tragifarsa. Pod takim właśnie kitlem, korzystając ze swojego stolarskiego fachu, korzystając z faktu, że już pracował w Luwrze, przez nikogo nie niepokojony, Vincenzo Perugia, chcąc zwrócić Giocondę narodowi włoskiemu, wyniósł ją po prostu pod tym fartuchem. I sprawa długo, długo pozostawała, no długo jak dzisiejsze oczywiście standardy, gdzie Luwr jest miejscem pilnie strzeżonym, przez dobę pozostawała niewykryta, ponieważ wszyscy strażnicy spoglądali po sobie i każdy myślał, że ten drugi wie lepiej, gdzie ten obraz się znajduje, może w konserwacji, a może w jakiejś pracowni, gdzie jest kopiowany, czy gdzie historycy sztuki nad nim się pochylają. Dopiero znalezienie pustej ramy i znalezienie wyrwanej w biegu wypadków klamki zaalarmowało francuską policję. W tym czasie obraz był już daleko. Perugia mieszkał z tym obrazem długi czas. Odnalazł się ten obraz we Florencji. No i właśnie pod takim antycznym łóżkiem był przez lata przechowywany. Szukano go na całym świecie, a był pod łóżkiem. I proszę Państwa, okazuje się, że ta kryminalna historia może być punktem wyjścia do rozważań na temat historii sztuki, które zainteresują nie tylko fachowców. Nie tak dawno, w Dzień Kobiet tutaj w Bydgoszczy, w dzielnicy Londynek, udało się nam z Adamem, który jak zwykle siedzi po tamtej stronie kamery, przeprowadzić taką akcję edukacyjną, gdzie właśnie ten Vincenzo Perugia opowiadał, dlaczego tak mocno zafascynował się Giocondą, dlaczego zdecydował się na ten szalony czyn i jak się to wszystko skończyło. Były z nami dzieci, które spojrzały na historię Mony Lizy od różnych stron, bo ta historia kradzieży była ważnym kamieniem milowym w rozwoju nie tylko historii sztuki muzealnictwa, ale też kryminalistyki, kryminologii, zabezpieczeń, sztuki zabezpieczeń dzieł, no właśnie sztuki, bo wypłynął m.in. wątek odcisków palców. Perugia zostawił na ramię odcisk lewego kciuka, no a Pech chciał, żeby wówczas policja zajmowała się tylko prawym kciukiem potencjalnych przestępców i pracownicy Luwru również w swoich archiwaliach dostawiali odcisk prawego. No, okazuje się, że nasze kciuki są troszkę różne, ale dzieciom udało się namierzyć tego złodzieja, więc mieli dużo więcej szczęścia niż ówczesna policja. A co dla Państwa wypływa z tej historii? Zaproszenie do wspólnej zabawy. Prosimy nadsyłać, skanować, przesyłać tam drogą internetową własne interpretacje tego najsłynniejszego kobiecego portretu świata, a my tutaj wspólnie powiększymy swoją bazę tych właśnie ujęć Giocondy, bo podczas zajęć też fantastyczne portrety powstawały. Powiem szczerze, że jestem zafascynowany mocą oddziaływania nawet reprodukcji. Kiedy wokół reprodukcji dzieje się wydarzenie, kiedy się pisze jakiś szerszy kontekst, można przeżyć coś podobnego do naprawdę wizyty w jakimś szacownym muzeum. Więc od tej, no można powiedzieć, już trochę banalnej reprodukcji, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tysięcznych ujęć Mony Lizy. Była kiedyś
na bombonierkach, pamiętam, sam w dzieciństwie wycinałem. No dochodzimy do całkiem poważnych rozważań. Ja dzięki temu, że wpatrywałem się jako ten Vincenzo Perugia w reprodukowaną Monalizę, no dostrzegłem kilka detali, które wcześniej albo zlekceważyłem, albo przeszedłem nad nimi do jakiegoś porządku dziennego. No okazuje się, że ten układ na przykład ręki, no wynika z tego, że jest tutaj fotel spod łokietnikiem. Nigdy czegoś tak dużego, takiego fragmentu nigdy nie zauważyłem. Oczywiście trochę też sobie doczytałem, dowiedziałem się, że ciągle jest poszukiwany na świecie krajobraz, który mógł być za głową Mony Lizy. Może gdzieś jest ta rzeka, może gdzieś są te wzgórza, może gdzieś jest ten kawałek świata, który akurat Leonardo sportretował, ale jeszcze nie wiemy gdzie. Dobrze, że jesteśmy w stanie dotknąć takich tajemnic, chociaż za pośrednictwem reprodukcji. Bawmy się wspólnie sztuką.